Cześć, witajcie, z tej strony Indie Gralne, a przed wami 27 odcinek z gry Plants vs. Zombies, edycja gry roku. Co ja mógłbym rzec? Kupujemy sobie nawóz i... O nie, ten zęgarnik nie wymaga podlewania. Oh no! Myślałem, że już mogę użyć Zengarden, a widzicie, nawet po końcu poprzedniego odcinka do niego nie zajrzałem. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj po miniaturce dzisiejszego odcinka pewnie już wiecie, co będziemy robić. Ostatnio robiliśmy minigry, w sensie nie, ostatnio robiliśmy przerwanie dzień. Jeszcze wcześniej robiliśmy botaniczne zombiaki, a dzisiaj ruszamy z wyzwaniami. Stwierdziłem, słuchajcie, że powtórzymy sobie to, żeby było po prostu kompletne, żebyście nie musieli się cofać, bo ja tam na przestrzeni serii zrobiłem sobie tą jedną minigrę. Stwierdziłem, że będę robił... Zrobimy sobie trzy odcinki z tych wyzwań, tak pomiędzy. Tak zrobimy sobie się trzy wazy i trzy te jazombiaki. I wam pokażę, na czym polega. Na początku zagramy sobie, myślę, że wazy. Albo na zmianę sobie to pogramy. Albo turem. Wazy, nie wiem, czy pamiętacie taką minigrę, pojawiła się w przygodzie. Jest to tryb, gdzie rozbijamy wazy i wypadają tutaj nam różne zombiaki. Warto uważać. Tutaj różne rzeczy naprawdę mogą wypaść. O, widzicie? Teraz czekałem, aż mi skło, żeby padnie. No i nieźle. No to nieźle tutaj pograłem. Chyba mi się nie uda tego zrobić. To jest bardzo możliwe, że mi się nie uda tego zrobić. Ale próbujemy. Dobra. Teraz ten. Dobra, damy radę, na spokojnie. Jezu, już myślałem, że nie uda nam się tego zrobić. No i tyle. Mamy to jakby za sobą. Bo to już jakby robiliśmy, dostaliśmy tutaj dwie monety, dlatego że już to robiliśmy kiedyś, ale teraz zaczynamy na lewo. Tego nigdy nie robiliśmy i to jest już po odblokowaniu, chyba po skończeniu gry, tak mi się wydaje. Co my tu mamy? Widzę, że mamy tutaj... Ojeju, ja wiem, co to chyba będzie. Tak, mamy repeatery, które strzelają w lewo. Oj, myślę, że... Ojoj. Dobra, poradzimy sobie. Wylądujesz na minę, kolego. Dobra, zglebił. Warto to powoli otwierać. Bo nie wiadomo, co w tym może się kryć. Dobra, o, tak myślałem, że tak będzie. Ja bym mu w sumie zwolnił miejsce, bo to są grabie jakby. Więc on jak pójdzie na grabie, no to... Jeżeli go oczywiście do czasu nie wyeliminują. Jak pójdzie na grabie, to zglebi od razu. No, widzicie? Udało się. No i za to nie dostajemy kryształka, tylko 5 monet. Dobra. Trofeum. No i trzecia waza, ostatnia dzisiaj, bo będziemy robić trzy wazy jakby, czyli będzie jakbyście mieli takie trzy odcinki z tych minigier. Trzecia waza. To jest. Czyli pewnie dużo trudniejsze niż było wcześniej. Dobra. Myślę, że orzecha tu postawię na wszelki.
Repeatery najlepiej stawiać po prostu wszędzie. I czekać, aż oni wyeliminują ich. No, widzicie? O, uda się chyba ogarnąć to. Widzicie? Mam nadzieję, że tamten go wyeliminuje na spokojnie. Bo jakby nie udało mi się go załatwić tym. Squashem. Dobra, mamy to. Jest, udało się. Ukończyliśmy. No było to dosyć proste. Dosyć proste, łamigłówka. No i dobra, to będzie na tyle z was dzisiaj. Kolejne trzy wazy zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Nie wiem, tych wyzwań będzie mało, tylko trzy odcinki, więc prawdopodobnie kolejny odcinek zobaczycie. Oj, długo będzie przed kolejnym odcinkiem. Bo chcę jakby to fajnie tak podzielić, żeby to było jakby wszystko równomiernie. Zdobądź jeszcze jedno, to tak, tutaj reakcja łańcuchowa, to sobie zrobimy innym razem. A teraz prezentuję wam drugą minigrę, Ja Zombiak. To jest minigra, w której wcielamy się w zombiaków. Zombiaki zapytały, czy nie pomógłbym im w ćwiczeniach z zakresu atakowania domów. Powiedziałem im, że nie ma sprawy, ile nie ucierpią przy tym żadne rośliny. Więc stawiałem na twoim trawniku makiet. Aha, baw się dobrze. Ojeju, faktycznie, to są makiety. No i dobra, my musimy zjeść te 5 mózgów, wysyłając zombiaki. Jedząc słoneczka, wypadają nam słoneczka, za które kupujemy zombiaki. Chyba prosty schemat, tak myślę. Puśćmy tutaj pierwszego. O ile nie zginie. Puśćmy wabiki. O kurde. No tutaj to chyba puszcza sobie tego. No bo on tak szybko tam nie dojdzie, co nie? Tutaj też tego muszę puścić. Tutaj wabik pójdzie. Kolejny wabik tutaj pójdzie. Tutaj pójdzie ten z kubłem. Ale ci to chyba wszędzie pójdą, tak mi się wydaje. Stać mi już na każdego. No to jest już poziom wygrany. Wabika na squashe, bo oczywiście nie zje całego, więc... Więc te za 50 na squashe są. No i teraz tak naprawdę mógłbym ich nawciskać tutaj, bo stać mnie na wszystkich. Dokładnie, za to dostajemy diamencik. Więc to jest traktowane jak taka minigra, można powiedzieć. Menu główne. Robimy Ja Zombiak 2. Zjedz wszystkie mózgi, aby zaliczyć poziom. Tak, to jest poziom z kolcami, więc tutaj musimy to jakoś dobrze zrobić. Myślę, że tutaj puścimy tego. Za 100. Ten za 50 by sobie poradził, ale no cóż. Za późno. Teraz lecimy tutaj. No bo ten tutaj... W sumie to prawda. On chroni zimno. Więc wszędzie wypadałoby ich puścić. Tak mi się wydaje. To jest w nich fajne. Bardzo. Wszyscy dają radę. O Jezu, zginął mi. O nie. To muszę sobie jakby puścić tego tutaj. No cóż, trochę to porwa. Nie wiem w ogóle jak on... Czemu tamten z drzewiami zginął, a ten nie zginie, pomimo tego, że ma wiadro na głowie, a nie na nogach. Ale to już... Nie zaglądamy mu... do próbówek.
No i pięknie. Ukończone Jazombiak 2, Jazombiaki 2, Taka tam wymowa. Dokowany nowy poziom trybu Jazombiak i rozgrywamy trzecią, już ostatnią minigrę. Wow. Górnik. Górnicy. No bo tutaj mamy ogień i tych piszuterów. Więc musimy najpierw wysłać górników. To nieważne co bym puścił, to lepiej wysłać tego. Tutaj również wyślemy górnika. Czy on... Aha, nadział się, dobra. No tutaj puścimy tego raczej, tak myślę. Bo on tak szybko nie zostanie załatwiony. No nie, nie zostanie tak szybko załatwiony. Ten jeden poziom. Nie wiem, czemu oni tak powoli wszyscy idą. Dobra. Ty. Ziombel. Dobra. Widać, testu nie zdał. No i pięknie. Tylko trochę to porwa. No dawaj, dasz radę. Jezu, włóczą się jak ślimaki. No wreszcie, udało się. No i w sumie zmieściliśmy się w 12 minutach, więc tyle ile chciałbym, żebyśmy się zmieścili. Moi drodzy, kończymy wyzwania na dzisiaj. Zajrzyjmy do... Zen Garden nie działa dalej. To nie wiem ile ja muszę odczekać. Dobra moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało ten odcinek z wyzwań. To tyle, skończyły mi się miniaturki, bo już sobie wcześniej przed odcinkiem zaplanowałem miniaturki. Więc to nie jest tak, że ja tę miniaturkę po odcinku zrobiłem, że teraz wiedziałem, że będę wyzwania grał. Tak sobie już zaplanowałem, że tak zrobię. Takie, wiecie, wstęp do nowej gry plus. Kolejny odcinek to pewnie zagramy sobie w kręgle, mimo że później w to. Później sobie zagramy przerwanie noc. I później znowu minigry i przerwanie noc i wyzwania i tak na przemian. Warto dodać, że są jeszcze trofea do robienia. Czyli w Endlessy będziemy grali. No i są tutaj też takie pojedyncze osiągnięcia, które na przykład odkryć zombiaka Yeti, to byśmy musieli sobie grać przygodę od nowa. A to jest dosyć czasochłonne. Moi drodzy, dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.